Ojej, oj, gwiazda śmierci. Admirał stworzył oddział Inferno, żeby taki incydent się nie powtórzył. Wiem. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. Niszczenia ujawniają prawdziwą twarz rebelii. Właśnie dlatego wojna trwa tak długo. Próbowaliśmy ich zastraszyć, tylko się wściekli. Ktoś mi kiedyś powiedział, że źródłem rebelii jest nienawiść. Wciąż w to wierzę. Jak mamy walczyć z czymś takim? Imperium się zmieni, jak po zniszczeniu pierwszej gwiazdy. O kurczę, o. Git. Dowódź od admirała wzdłużem te spotkania. Panie komandor, wykrywam za wrakowiskiem liczne sygnały statków. Są jakieś imperialne? Niewiele. Wycofały się lub zostały zniszczone. A gwiezdny niszczyciel admirała? Wyżynacz stoi obok Korwusa. Wygląda na pełni sprawny. Okej. Okay. Przynajmniej Husk nie jest sam na Korwusie. Może uda nam się to przetrwać. Mówię cały czas ok, bo widziałem już parę razy, że bym no się rozwalił. Dobra. Dobra, ten już poszedł. Teraz tego. No dawaj mi go. I jeden celny strzał. Mówiłem! Bombowce rozpoczynają atak. Ten już nie żyje. Poszedł. Jezu, w Korwusa bym się wbił. Co jest, jaki szalony? Dobra, poszedł bombowiec. On jest za tymi, za wrakami? Nie, nie, on jest tutaj. Siema. Mamy współrzędne punkty spotkania, ale załoga musi naprawić silniki. Dobra, ten poszedł. Kolejni. Mi się wydaje, że ja cały czas latam do góry nogami. To mi się nie podoba. Dobra. Git! Widzę kolejne bombowce na skanerze. No, gdzie masz te bombowce? No, pewnie. O! Nie! Ten bombowiec idzie na spacer. Ten bombowiec też idzie na spacer. Uwaga. Ale czy ty możesz? Dzięki. Dobry strzał. Jeszcze jeden. No i po tobie. Przelony. Samą porę. Agencie Miko na Korwusa. Lecę za tobą. Komandor Versio, proszę wycofać swój okręt i spotkać się ze mną na wyżynaczu. To jest. Tajne rozkazy, panie komandor. Wyjaśnię osobiście. Tak jest, admirale. Inferno, admirał i ja spotkamy się z wami później. Zrozumiano, panie komandor. Ty to gdzie mam lecieć, Simon?
Okej, okay, cutscenka. Okej. Okay. Chciał mnie tam widzieć. Podejdź. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Oj, Zajden. Co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. Admirale Versio, natychmiast rozpoczynamy operację Popi. Opór, bunt, nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczęścia. Wysłuchaj posłańca. On wskaże ci twój nowy cel. Operacja Popiół to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegrał w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Ta informacja może poczekać. Tymczasem mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe, ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. Wysyłają nas do stoczni na Kondorze. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela Nieugięty i zapewnimy ochronę Mopowi Rejfowi. Agencie Miko, dowodzisz korpusem. To jeszcze nie koniec misji i tak troszeczkę mi się wydaje, że będą albo dwa, albo nawet trzy filmy z tego. Satelity są bezpieczne. Świetnie, agencie. Moff Rayf powiadomił admirała, że operacja Popiół może się zacząć. Ajajaj, aż ta republika. Rebelianci nie mogą dowiedzieć się o operacji Popiół. No dobra. Przejąć tę probą korwetę! Już! Już bym się rozwalił. Czekajcie. Najpierw niszczymy ten statek. Zniszczony. Okej. Okay. Statki rebelii. Tak, pani komandor. Korwus ruszył. Pilnujcie jej! Nie hip! Ajajaj. Komandor Versio, tu Moff Rayf. Działa jonowe wroga unieruchomiły Nieugiętego. Gdzie ty Pani jesteś? Komandor, do Nieugiętego lecą wrogie transportowce. Transportowce? Chcą porwać mój okręt. Zniszczyć ich, zanim do niego dotrą. Zrozumiano? To jest. Tak jest. No chłopie, już... Ile? Na transportowcach rebeliantów. Nie pozwól, trzy myśliwce zniszczyłem. Dobra, zajmijmy się tym, czym mamy się zająć.
A mianowicie mamy się zająć... Tak. Tymi tutaj statkami. Mercio, macie natychmiast usunąć te statki! No, a co ja próbuję zrobić? Atakuje transportowiec! Wow. Zniszczcie go, zanim wejdą na nasz pokład! Czy ty możesz? Dzięki. A czy ty możesz jeszcze ciutkę? O, jak pięknie, żeś się ustawił. Jak pięknie. Dwa statki wciąż przeszukują stację. Powstrzymajcie je, nim zdołają się wedrzeć na mój okręt. Sytuacja pod kontrolą. Agencie Hub za mną. Tak, panie komandor. Test. Hipernapęd. Jest? Będzie hipernapęd. Przyspieszenie po prostu. Korweta. Dobra, to już poszło. Teraz panie komandor, mam wrogi myśliwiec na ogonie. Pozycja koma 1-7. Szle za agencję. Wystaw go. Prowadzę go do wnętrza stacji. Komandor Mercio, potrzebna pomoc. No gdzie ty go masz? Nie mogę go zgubić. Bezpośrednie trafienie, opalić wnętrze. Znalazł ich na celowniku. Ja mam pytanie, gdzie on jest? A tam jest. Dobra. Okej. Dziękuję za pomoc, panie komandor. Pora wyeliminować działa jonowy. Droga wolna, można się dostać do hangaru. Wchodzę na ich statek. Agencie Hart, na mój rozkaz proszę dołączyć. Na razie osłaniać nieugiętego.